Nikt nie może powiedzieć, to nie jest zgodne z chrześcijaństwem, że Bóg jest bezpośrednim sprawcą cierpienia. Jeśli ktoś wprost przypisuje swoje cierpienie Bogu, to się myli. W tym sensie także cierpienie nie jest karą ze strony Boga. Ono jest dopuszczone, ale On go nie zsyła. Jeśli mówimy, że cierpimy, bo grzeszymy, to może być prawdą, ale w ograniczonym zakresie. Jeśli prowadzę życie, które prowadzi do konfliktu moralnego, to ten konflikt moralny może się objawić na sposób czy przez cierpienie psychiczne. Można mieć nerwicę, która jest konsekwencją kryzysu moralnego. Ale ona jest konsekwencją w sposób pośredni. Problemem jest to, że żyje w rozdarciu. Problemem jest to, że nie potrafię z czegoś zrezygnować. Problemem jest to, że żyjąc w takim rozdarciu, żyję w napięciu, z którym przestaję sobie dawać radę i ono się może objawić jako kryzys emocjonalny albo wręcz choroba psychiczna. Może być tak, że część mojego cierpienia emocjonalnego czy psychicznego ma związek z walką duchową, jakiej jestem poddany. Ale tu od razu musimy pamiętać o jednej rzeczy. Myśli, ani emocje czy uczucia same sobie nie są grzechem. My trochę o tym zapominamy, bo na przykład w niedzielę na Eucharystii, jak używamy tej formuły, że spowiadam się Bogu Wszechmogącego, z myśli, mowy, uczynków i zaniedbania, z myśli. Kto z was może powiedzieć, że ma kontrolę nad swoimi myślami w taki sposób, że może powiedzieć, jakie myśli będzie miał, bo chce mieć, i jakich myśli nie będzie miał, bo nie chce ich mieć? Nikt z nas nie ma takiej kontroli. A nam się wydaje, że wystarczy mieć myśli, które nie akceptujemy, które nazywamy grzesznymi, żeby to był grzech. To jest błąd. Jeśli spowiadamy się z grzesznych myśli, to nie spowiadamy się dlatego, że je mamy, bo myśli nie są grzeszne, obojętnie jaką mają treść, tylko że je lekceważymy i wtedy one mogą nas doprowadzić do grzechu. To o tym pamiętajcie, bo ludzie się zadręczają różnymi myślami, których mniej lub bardziej akceptują, których nie potrafią kontrolować albo nie potrafią stłumić. Ale to nie ich wina. I to jest ta kategoria. Tak? Teraz mamy tą kategorię, w której ludzie uważają, że cierpienie jest najlepszą oznaką bliskości z Bogiem, bo to jest ich krzyż w życiu. To jest błędne rozumienie krzyża. Po pierwsze, siła krzyża w wydarzeniu związanym z Jezusem. Krzyż Jezusa nie polegał na tym, ile cierpienia zniósł. Bo po ludzku mówiąc, dobrze to wiemy, są ludzie, którzy cierpieli bardziej niż Jezus. My tylko nie wiemy, co to dla Jezusa, który był także Bogiem, znaczyło takie cierpienie. I oczywiście wiemy, że cierpień nie można porównywać, bo każdy cierpi na swój sposób. Ale jeśli byśmy tylko chcieli oceniać cierpienie przez jego intensywność, to my dobrze wiemy, że i przed Jezusem, i po Jezusie ludzie cierpieli i cierpią bardziej. Krzyż i jego moc zbawcza nie polegała na cierpieniu Jezusa, bo to byłby masochizm ze strony Boga.
sens i zwycięstwo Jezusa na krzyżu nie polegało na tym, że On cierpiał, tylko że wytrwał w swojej misji do końca. I krzyż Jezusa oznaczał Jego zgodę, która dla Niego samego, jak wiemy, też nie była łatwa. Wytrwaniu tej woli, misji, spełnieniu woli Ojca do końca. Nasza wytrwałość w spełnieniu woli Boga odnośnie naszego życia do końca jest naszym krzyżem. A czy temu krzyżowi będzie towarzyszyło cierpienie fizyczne czy psychiczne, to jest rzecz wtórna, ale nie najważniejsza. Więc chrześcijaństwo nie polega na gloryfikacji cierpienia, bo w cierpieniu nie ma nic dobrego. Chrześcijaństwo polega na nadaniu cierpieniu sensu, na wzór z pomocą i przez Jezusa. I teraz podejście, które mówi, że nie ma wzrostu duchowego bez cierpienia. To prawda. Bo już na mszy wam mówiłem, że z faktu, że jesteśmy ludźmi, mamy dwie potrzeby, które nie są potrzebami bliźniaczymi. Potrzebę bezpieczeństwa i potrzebę wzrostu. I dobrze wiemy, niektórzy z nas lepiej, niektórzy dopiero tego doświadczą, że bez dawki pewnego cierpienia nie jesteśmy gotowi ruszyć z miejsca. Tylko to znowu nie polega na gloryfikacji cierpienia, tylko na nadaniu temu cierpieniu sensu. Więc te cztery postawy wobec cierpienia, w tym wobec cierpienia fizycznego, psychicznego czy emocjonalnego, są istotne, ponieważ my nie mamy takich problemów z oceną cierpienia fizycznego. Dobrze, możemy sobie pomyśleć, że to jest kara ze strony Boga albo przypadek. Ale jak boli mnie noga, złamałem sobie kość, wsadzam ją do gipsu. Sprawa jest oczywista. Jak mam grypę, lekarz mi da antybiotyk, ja po tygodniu wiem, jak to się skończy. A ponieważ problemy psychiczne czy problemy emocjonalne łączą się z tym, co nazywamy duszą i bólem duszy, nam bardzo trudno czasami zachować taką postawę w stosunku do tego cierpienia. Ponieważ ono nie jest tak uchwytne i ponieważ tak jest tak indywidualne, dotyczy tego, jak my go przeżywamy. A my tego pokazać wprost nie możemy. Nikt nie może wejść do naszej głowy. Nikt nie czyta nam w myślach, nawet jeśli czasami nam się tak wydaje. Więc na początku tego poszukiwania odpowiedzi, czy do spowiedzi i księdza, czy do psychologa, czy do psychiatry, to pamiętajmy, że w życiu możemy przechodzić przez różne fazy patrzenia na swoje cierpienie i nadawać mu różny sens.